Witam Was w kolejnym odcinku Zdrowych Porad. Dzisiaj zajmiemy się tematem mycia rąk. A konkretnie zaprezentuję Wam dzisiaj dokładną instrukcję, jak prawidłowo umyć dłoń. Okazuje się, że większość osób nie wie, jak należy tę czynność wykonać. Oto instrukcja, jak skutecznie myć ręce według głównego inspektora sanitarnego. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. Rozprowadź je czubkami palców drugiej ręki. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. Spleć palce i umyj powierzchnię między nimi. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na odwrót. Namydl obydwa nadgarstki. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie, wycierając w papierowy ręcznik. Zakręcaj kran, dotykając go przez papierowy ręcznik, żeby uniknąć ponownego zakażenia. Następnie wyrzuć ręcznik do kosza. Warto pamiętać o tym, aby regularnie używać kremu nawilżającego do rąk, aby uniknąć pękania naskórka. Podczas mycia rąk koniecznie zwróć uwagę, czy umyłeś następujące obszary dłoni. Całkowity czas mycia nie powinien przekroczyć 30 sekund. I tak oto właśnie wygląda prawidłowe mycie rąk. Niedługo planuję nakręcić też drugi filmik, w którym dokładnie opowiem Wam, na jakie problemy możemy być narażeni, jeżeli nie będziemy prawidłowo myć naszych rąk. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zdrowych Porad.